Wynalazek naukowców z Politechniki Śląskiej może zmienić medycynę. Ich powłoka implantów została przetestowana na pacjentach. Jak widać, dzięki niej można nawet uzupełnić nogę po amputacji. Implanty były wszczepiane m.in. kotom w Kanadzie, bo tam notuje się najwięcej odmrożeń kończyn u zwierząt. Jest problem taki, no, że to zwierzę się rusza, prawda? Skóra z implantów bez pokrycia po prostu obsuwa się, dochodzi do zakażeń bakteryjnych różnego rodzaju. Do tego to zwierzę cały czas się liże, stara się tego pozbyć, bo to jest ciało obce. Natomiast w momencie, kiedy my stosujemy tego typu powłoki, jesteśmy w stanie zapobiec takiemu zjawisku, czyli skóra się po prostu zrasta z takim implantem, no już nie mówiąc o kości, prawda? I to rzeczywiście jest skuteczne. To w olbrzymim skrócie potrzeba, na którą odpowiadają naukowcy z Politechniki Śląskiej. Porowata powłoka ze związkami wapnia, fosforu czy krzemu na powierzchni implantów sprawia, że zwierzę nie dostrzega tego obcego ciała. Takie implanty mogą być wykorzystywane przy skomplikowanych złamaniach, jeśli zwierzę ma nowotwór kości lub jest po wypadku komunikacyjnym, w którym doszło na przykład do urwania kończyny. Ten implant szybciej się zrośnie z kością. Są mniejsze odrzuty, zwierzęta szybciej wracają do swojego zdrowia, niepotrzebne są kolejne operacje, reoperacje, zmiany, stres u zwierząt, który jest dla nich ogromny podczas tego szczepienia. Dodatkowo ta technologia jest dość prosta, dostępna, uniwersalna na wiele różnych kształtów, dla wielu różnych kształtów implantów, wielkości, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Na razie nie ma mowy o tym, żeby ta technologia mogła być wykorzystywana przy wszczepianiu implantów ludziom. Jednak naukowcy nadal zamierzają rozwijać swój wynalazek.